Siemaneczko. Jeżdżę sobie, szukam jakiegoś miejsca, gdzie by kłada troszkę przytopić. A jestem sam, więc też nie będę świrował pawiana. Moje negusy z grupy nie chcą je... O Jezu, nie chcą jeździć. O kurwa, to jest takie szambo, że nie ma chyba szans, żeby tu wjeżdżać. Nie, wodera się topię. Bo. Ja pierdolę. Gruba. Trzeba gdzieś indziej coś poszukać. O. Ogólnie uszczelniłem go w końcu. Mam taką nadzieję. I właśnie chcę gdzieś sobie wjechać, ale tu jest takie szambo, że nie będę próbował, jestem sam. A nie chcę się szarpać z tym kładem. Więc trzeba coś poszukać innego. Także zaraz zobaczymy się gdzieś zupełnie indziej pewnie. No i co, mam miejscóweczkę, jest kład. Ku mojemu zdziwieniu tu bardzo woda spadła. Jestem sam, więc idę sobie obadam tutaj co i jak. Zobaczcie, widać normalnie dno. Nawet nie wiem, czy tutaj się uda CVT zamoczyć. Chodzi mi o to, żebym się później też wydostał. Idę obadać ten rów. Jak tu to wygląda. No, jest szambo. Jak na złość nie ma nikogo, ale dobra. Myślę, że spróbuję chociaż tyłem sobie tutaj wjechać. Może się uda zanurzyć te CVT. W razie W mam tutaj przed sobą drzewo. Wziąłem też linę w razie W i może uda mi się chociaż zanurzyć. Jakby ktoś był, no to bym nie patrzył, po prostu bym jechał do przodu, bo wiadomo, wyciągarka, drugi kład i byśmy go wyciągnęli bez problemu. Tam nawet tama jest bobrów, nie wiem czy będziecie widzieć. No, bardzo spadła woda. No nic. Będę próbował, mówię, tyłem wjechać. W razie bo mówię, o te drzewko się tutaj złapię. Się podciągnę. A jak z tego mułu się nie wydostanę, no to będę coś kombinował. No dobra, słuchajcie, trzeba próbować. Mówię. Będę atakował tu na razie tyłem. Bo inaczej tego nie widzę, a tam w ten rów nie chcę się wyciągać, bo ja tam nogą samą wpadłem, a to dopiero jeszcze kładę. Poważnie, na tym błocie już stoję. No bez jaj. Nie tak to miało być. O kurde. Ja pierdolę. Słabo. Bardzo słabo. Kurwa. No i co, powiem wam, że kaszana. Próbowałem jeszcze w tył przód, ale nic z tego. Kur, noga jest ciężko naprawdę z tego wyciągnąć. Na filmie to i tak gówno widać przez te nasze GoPro. No ale nie idzie, on już wisi tutaj na tej stronie. Dobrze, że linkę drugą wziąłem, mam nadzieję, że wyskoczy, ale myślę, że nie będzie jakiegoś tam większego problemu. Szkoda, że sam jestem.
Także dzisiaj z zatopieniem CVT raczej nic. Do przodu to mówię, no, bym się ładował, wiem, że jest drugi kład, no to wiadomo, ogień i powinien przelecieć przez te bagienko. Kurde, no. No nie wiem, jeszcze się pokuszę coś, no nie wiem. Zobaczymy, najpierw trzeba się wyciągnąć. Daleczka jest. Nie ma tragedii. Bałem się, że będzie gorzej. Także tego zobaczę sobie może jeszcze tam z tamtej strony i to na razie odczepię tą linkę, jeszcze zostawię. Oj. Teraz mówię, w woderach sobie jeszcze tutaj wejdę. Zobaczę, jak to się zachowuje. A miało być tak fajnie, cyk, cyk, mówię, wjadę sobie. Mówię, w razie budu tylko się tutaj wyciągnę. Ja nawet do wody nie dojechałem, także słabo, bardzo słabo. Zgaśmy Pershinga na razie. A gdzie ten mój kijek jest? Jest tutaj. Kołki, nie kołki wystają. Tu ja bym się tak nadział na to, to po oponce. Tak patrzałem tutaj między tymi drzewami, ale... No kurwa, tu wszędzie jest to samo. Kurwa, zaraz ja nie wyjdę. Nie no. Ja pierdolę. Daj pan spokój. Przyjdź pan jutro. Niby wody nie ma, nie? Ale jest tragedia pod spodem. No słabo, słabo. Słuchajcie, myślałem, żeby tu jeszcze się spróbować bić, bo byłem tam. Jakoś nie zapadałem, tylko że jak tu już nikt nie zjadę, to mnie znowu w te kolejne wciągnie, nie? Ale spróbuję.
myślałem, nie ma tyle wody. Ale gumiaczki mogę przemyć. No, ten tego. Ale chociaż troszkę, bo miałem akurat dziurę tutaj, od silnika jest taka guma. Na dole miałem taką dziurę. I przeokrutnie tam szylało, ale nic, no chociaż tutaj postoję chwilę. Może jeszcze się uda. O. Zobaczymy. Dobra, ja sobie tu chwilę postoję i widzimy się, jak go odpala. Ja sobie też zapalę papieroska. No jak widzicie, nie jest dużo zalany, ale powiem wam, że lekko już, jak podeszło pod CVT, dostawała się woda. No zobaczymy, niech sobie postoi. No mam nadzieję, że już nie będę się denerwował na to, bo to jest naprawdę żałosne. Wjeżdżasz w jakąś wodę, powiedzmy, nie wiem, ile tam 40 może centymetrów, no może mniej. Jak to Polaris, który nie trawi wody, musiał być holowany jeszcze. Mam nadzieję, że teraz się to zmieni. Tam sobie pufa wodę fajnie. Ale po tej stronie zdecydowanie wam powiem, że jest twardo. Bo tam my już próbowaliśmy, jak oglądaliście filmy. To właśnie też tutaj dojechałem. Tylko, że było więcej wody, co nie? I też u mnie Wojtas musiał wyciągać, nie? A tu są te kolejne właśnie po nas i dlatego utknąłem. Ale jestem ciekaw, czy w ogóle o własnych siłach teraz wyjedzie. Pewnie tutaj stanę. Nie ma co gdybać, trzeba próbować, zobaczymy. Gumiaczki przemyć trzeba. Dobra, elkę mamy. I co, jedziemy. Zdziwiony wam powiem. Tak myślałem, że gdzieś tutaj przysapnę, ale jechał. Może uda mi się go tak. Dobra. Mister wyciągarka. Ale i tak powiem wam, że będzie trzeba zrobić normalne testy w prawdziwej wodzie, bo to jeszcze nie jest tak zalane. Tak jak ja bym chciał, co nie? Ale lepsze to jak nic. Mega ciężko się po tym chodzi. Będę jej zbijał, bo jak tu nie podjadę. No dobra, no coś tam sprawdzone. Tak normalnie to on już by nie, nawet by się nie ruszył. Ale i tak prawdziwe testy jeszcze przeprowadzimy. Dobra, to myślę, że ogień od razu. O kurwa. Myślałem, że to będzie głupi pomysł. Plecki to mam cały w tym szambie. Ale w końcu o co w tym chodzi. O. Szkoda, że chłopaków nie ma. Podejrzewam, żebyśmy się tu ubawili chłopaki. O. Dobra, sobie zapalę, może jeszcze ten gdzieś wyskoczymy. Zobaczę, jak z czasem stoi. No słuchajcie, jednak nie jadę dalej, już jest po 7. A jeszcze muszę się jechać poogarniać i w ogóle jutro też praca.
ale chociaż jakiś krótki film, ja tam się ubawiłem, nie wiem jak wy, ale to na dzisiaj będzie na tyle. Ale mówię, tak jeszcze taki zrobimy taki konkretny test. No to już będą gdzieś chłopaki, gdzieś, nie wiem, na Załęże, najlepiej będzie jechać, tam jest mega, tam jest woda, tam jest wszystko. Także co, ja się będę z wami żegnał i do zobaczyska. Trzymajcie się.